Cześć, witam na kanale Procent Składany. Spółka Dino wypuściła niedawno raport za drugi kwartał 2021 roku. W tym filmie chciałbym ponownie przyjrzeć się fundamentom tej spółki, sprawdzić, jak się mają moje założenia z poprzednich analiz do rzeczywistości oraz przyjrzeć się niektórym newsom a propos tej spółki oraz spojrzeć jeszcze raz na DCF i postarać się oszacować, ile akcje tej spółki warte są dzisiaj. Także jeżeli macie ochotę zobaczyć więcej szczegółów na ten temat, zapraszam na dalszą część filmu. Jednak zanim przejdziemy do szczegółów, mam dla Was bardzo ważną informację. Ale żeby dowiedzieć się, co to za informacja, musicie następne kilka sekund filmu otworzyć z prędkością 0,25. Prędkość odtwarzania możecie zmienić takim małym trybikiem na dole w ustawieniach. Także zapraszam. Dajcie znać w komentarzu, czy udało Wam się zrozumieć tą informację. Jeżeli nie, spróbujcie może z prędkością 0,5. A teraz zapraszam na dalszą część. Najpierw pokrótce przejdźmy jeszcze raz przez analizę fundamentów wedle porad czy zasad, którymi kieruje się Warren Buffett. Pierwsze, na co patrzymy, to długoterminowe trendy, jeżeli chodzi o przychody. I tutaj jak najbardziej bardzo silne wzrosty, bardzo pozytywna sprawa. Długoterminowe trendy, jeżeli chodzi o zyskowność, też bardzo, bardzo pozytywnie to wygląda, silnie rosną. Troszkę gorzej już wygląda, jeżeli chodzi o marginesy brutto i netto. No, to jest po prostu chyba specyfika sklepów, taki biznes. No to po prostu tutaj się chyba tego nie przeskoczy. Przypomnę, że Warren Buffett wspomina, że około 40% margines brutto wskazuje, że możemy mieć do czynienia ze spółką, która ma jakąś przewagę konkurencyjną. No tutaj tego nie widzimy i za to widzimy, że całkiem sporo zużywają na SG&A, czyli na wszystkie pensje, no, podróże służbowe, tego typu rzeczy, zarządzanie generalnie. No i no, to jest duża, duża bardzo część tego ogólnego marginesu brutto schodzi im właśnie na tego typu wydatki. No lepiej, im mniejsze te wydatki, tym lepiej generalnie, jeżeli patrzymy na firmę. Następnie możemy spojrzeć na balance sheet i tutaj pierwsze co, to patrzymy na gotóweczkę. No i był bardzo dobry trend, no teraz ostatnio w tym roku wygląda na to, że troszkę więcej wydają, topnieją te zasoby gotówki. Goodwill i inne nieosiągalne składniki księgi no nie są zbyt duże, także tutaj nie ma się czym przejmować. Co jest, no nie wiem, czy alarmujące, czy może tutaj na to zależy, jak się spojrzy. Mają dużo długów, bardzo, bardzo dużo długów, ale no taka też specyfika, można powiedzieć, biznesu, który tak bardzo szybko rośnie. Oni zaciągają te długi i wydają pieniądze na rozwój. Także są bardzo duże długi, ale widać, że tutaj ostatnio troszkę jakby spłacają. Także no to jest ten pozytywny aspekt, no negatywny pozostaje, że te długi jednak są dość znaczące. Tutaj bardzo pozytywnie też wygląda to wskaźnik retained earnings, czyli zyski, które zostały w firmie jakby. No i to bardzo dobrze, że oni są w stanie zyski inwestować i firma dzięki temu rośnie na wartości. Ilość akcji się nie zmienia, tak już tam minimalnie tutaj widzę, ale to nie jest jakieś żadne, powiedzmy, wydawanie nowych akcji, które by rozwadniało, rozdrabniało nasze akcje, które obecnie posiadamy. No też można zwrócić uwagę, oni mają dużo zasobów po prostu w działkach, mają, kupują ziemię. To, co oni budują, wszystkie sklepy, które budują, one powstają na ich własnej ziemi, czyli no to jest w razie, no to jest dobra rzecz, bo w razie, gdyby coś się stało, firma bankrutuje, no to naprawdę jest sporo działek do sprzedania, które można spieniężyć i zaspokoić różne, powiedzmy, roszczenia. Dalej możemy spojrzeć sobie na przepływy finansowe. No i tutaj, na co ja patrzę zazwyczaj, tak jak radzi Warren Buffett,
Trzeba patrzeć też na trendy w przepływach. Co tutaj widzimy? Fundusze z działalności operacyjnej, jak najbardziej pozytywny trend, ale ten sam trend wzrostowy niestety widzimy w wydatkach. No i to powoduje, że firma nie ma wolnej gotówki, tak, w takiej działalności z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, nie mają po prostu tych przepływów wolnych. No, to też można patrzeć z dwóch stron. Z jednej strony to oznacza, że oni kupują najprawdopodobniej ziemię i budynki, które budują jakby długoterminowo wartość firmy, no ale oni muszą posiłkować się cały czas długiem, cały czas część długu spłacają, część długu nowego zaciągają. No i to powoduje, że na pewno nie mają pieniędzy na dywidendę, nie mają pieniędzy na odkupowanie własnych akcji czy żadne tego typu rzeczy. I muszą się właśnie cały czas posiłkować dodatkowo długiem, żeby właśnie inwestować i dokupować ziemię, budować nowe sklepy. Czyli no, póki co wygląda na to, że jest to do podtrzymania, ale no, cały czas jakby ten biznes de facto, jeżeli chodzi o gotówkę, to przynosi straty. No i teraz jak to jest? Tutaj właśnie wchodzi troszkę tej, powiedzmy, zawiłych zasad dotyczących tego, jak firmy się rozliczają, jak to jest, że mają tyle zysków, a przepływy finansowe są negatywne. No, w ten sposób to wygląda, że oni są w stanie wykazać tą zyskowność dlatego właśnie, że amortyzują wydatki, czyli wszystkie te nowe sklepy, one są amortyzowane, sklepy i cały sprzęt i tak dalej. I mimo że oni teraz dzisiaj wydają miliony na zakup działek i na budowę nowych sklepów, to na zeznaniu finansowym income statement one się nie pojawiają w całości, tylko się pojawiają jako amortyzacja. I to powoduje właśnie, że na papierze firma jest bardzo zyskowna, ale tak faktycznie z roku na rok nie mają tej gotówki, nie mają tej płynności. No i tutaj właśnie możemy przejść do wskaźników i return equity i return of capital bardzo w długim okresie są bardzo, bardzo, bardzo dobre te wskaźniki. To pokazuje, że zarząd dobrze decyduje, co zrobić z pieniędzmi, ale właśnie tu mamy te wskaźniki quick ratio i current ratio, które wskazują, że firma może mieć problemy jakieś tam powiedzmy z płynnością finansową. Jeżeli nagle przestanie dostawać pożyczki, czy no nie wiem, coś innego może się stać, gdyby nagle wszystkie sklepy trzeba było z jakiegoś powodu, nie wiem, kolejna fala COVID-u, trzeba zamknąć, nie wiadomo, oni mogą mieć problemy. I tutaj właśnie widzimy ten current ratio, no to jest taki właśnie wskaźnik pokazujący wszystkie stosunek tych current assets do current liabilities. Current assets to są wszystkie te składniki majątku, które są płynne, czyli na przykład właśnie gotówka albo w tym wypadku największą pozycją są po prostu zapasy, rzeczy chyba, które oni sprzedają. No i jakieś kwoty, powiedzmy, które ktoś im musi dopiero zapłacić, czyli jacyś dostawcy już, powiedzmy, uzyskali coś od Dino, ale jeszcze nie zapłacili. No i to samo działa w drugą stronę i tutaj mamy naprawdę ogromną pozycję accounts payable, czyli to, co Dino jeszcze komuś nie zapłaciło, pomimo że już dostało towar. Czyli zakładam, że to jest właśnie, to są wydatki, które oni będą musieli niedługo ponieść na to, żeby zapłacić swoim dostawcom. I to jest bardzo, bardzo duża większość tej pozycji właśnie current liabilities. I tak się ogólnie uważa, Warren Buffett radzi, że current ratio powinno być około 2. A tutaj jest poniżej połowy z tego, co ja tam widziałem. No, połowę, 0,5. No i to oznacza, że te zobowiązania krótkoterminowe to są takie, które w przeciągu roku trzeba uregulować. W stosunku do tych
zasobów krótkoterminowych, które też powiedzmy w przeciągu roku można, albo ma się gotówkę, albo można upłynnić jakieś inwestycje, czy właśnie oczekujemy, że te accounts payable, że ktoś nam zapłaci. I tu ich stosunek jest taki, że dwa razy więcej mają zobowiązań niż tych powiedzmy zasobów krótkoterminowych. Także no, to jest niebezpieczne, dlatego że no, może spowodować problemy z wypłacalnością. Póki co, no tak jak widzicie, nie spowodowało to żadnego problemu, dlatego że cały czas biznes się kręci. Ale to też właśnie daje sygnał, że gdyby coś się stało, coś nieprzewidzianego, to ta firma nie jest dobrze przygotowana na radzenie sobie z takimi okolicznościami, na przeczekanie jakiejś burzy. No to trzeba mieć po prostu na uwadze. To jest jakieś tam zagrożenie. No i nie bardzo mamy tutaj wpływ. To musimy tylko wziąć pod uwagę przy naszej ocenie, ile jesteśmy w stanie za tą firmę dzisiaj płacić. Podsumowując, jeżeli patrzymy na fundamenty, to spółka wygląda naprawdę bardzo, bardzo fajnie i uważam, że jest to dobra inwestycja, tylko kwestia ceny. Tak jak w poprzednim filmie mówiłem właśnie, że taką spółkę chciałbym kupić, ale za odpowiednią cenę. No i tutaj z pomocą jak zwykle przyjdzie DCF i jakieś założenia, które musimy robić, żeby tą metodę DCF używać. Ale najpierw jeszcze ten wspomniany news, który pominąłem ostatnim razem. Ten news to właśnie insider trading. Tutaj mamy dwa raporty z tego roku. Jeden z lutego, drugi z kwietnia, w którym to widać, że pan Eric Bayer w jednym raporcie bezpośrednio on kupił 7000 akcji po 270 zł mniej więcej, a tu jakaś związana z nim spółka czy jego członka rodziny też dokupiła tych akcji. No i tutaj spółka kupiła ich za mniej więcej 500 000, a pan kupił za ponad 1 000 000. No i tutaj widzicie właśnie ten kontrast, który pokazuje między spółką taką jak Dino, a spółką taką jak Mercator, Biomet Lublin czy CD Projekt, gdzie ludzie z otoczenia zarządu sprzedają i to sprzedają na potęgę za grube, grube miliony. Tutaj mamy odwrotną sytuację i również jeżeli spojrzymy na fundamenty, spółka Dino bije tamte wszystkie trzy spółki na głowę moim zdaniem. No i tutaj moim zdaniem też taki insider trading, w którym inwestują członkowie rady nadzorczej grube pieniądze w spółkę na pewnych powiedzmy poziomach, to jest bardzo, bardzo, bardzo dobry sygnał. I tutaj też kolejny raz mamy taki przykład, że no przynajmniej w krótkim terminie zakup dla takiego insidera okazał się bardzo korzystny. No i też mógł być dla nas wskazówką, bo one są raportowane od razu i mógł być też dla nas wskazówką, że no to jest kolejny plus, powiedzmy, czy kolejny jakby argument za tym, żeby w spółkę inwestować. No i teraz już z perspektywy czasu widzimy, obecnie ta spółka jest powyżej 300 zł za akcję, czyli jakiś tam przyzwoity zysk już byśmy mieli wypracowany. Dino bardzo często porównywane jest do Biedronki i tu mamy kolejny przykład, całkiem na świeżo. Ktoś porównuje właśnie ilość sklepów, które ma wybudowane Biedronka i historię, jak szybko była w stanie je budować, do tego, co osiąga Dino i na tej podstawie robi jakieś przewidywania, ile sklepów Dino będzie co roku nowych budowało. No i to jest w zasadzie bardzo podobna analiza do tego, co ja zrobiłem za pierwszym razem, kiedy patrzyłem na tę spółkę. No i teraz możemy się przyjrzeć, jakie były moje założenia w tamtym czasie, czyli to były jeszcze przed wynikami z pierwszego kwartału. I wtedy zakładałem, że właśnie osiągną takie same procentowo przyrosty ilości budowanych sklepów, co Biedronka, startując z tego samego poziomu, czyli jeżeli oni mieli tam około 1500, no to w następnym roku mieli przyrost 18, potem 15, 13 i tak dalej, 3 aż do dzisiaj mają około 3% wzrost ilości
sklepów. No i kiedy spojrzymy na takie właśnie założenia, możemy na tej podstawie starać się szacować, jakie będą mieli ogólne przychody i jakie będą mieli przychody na sklep. Ja wychodziłem z założenia takiego, że mamy historyczne dane, tak, z 20 roku wiemy, ile zarabiali w przeliczeniu na jeden sklep i historycznie też wiemy, jak wyglądały te przyrosty. No i teraz musimy, żeby to jakoś wykorzystać, przyjąć, ile będą zarabiać na jeden sklep i potem, zakładając jakąś tam ilość sklepów, możemy obliczyć przychody. Mamy jakiś tam margines zysku netto i na tej podstawie liczymy zysk netto, i to może posłużyć, powiedzmy, jako wsad do tej metody DCF. Ja w ten sposób to zrobiłem. No i wtedy tutaj, zdaje się, miałem troszkę inne założenia. Były wtedy trzy scenariusze. No teraz też mam trzy scenariusze, ale w zupełnie inny sposób do tego podszedłem. Właśnie starając się konkretnie już liczyć nie na procentowych wzrostach, tylko na jakichś tam szacunkach co do zysku netto, a te procenty to są tylko już wyniki, jakby na podstawie moich założeń co do zysku netto. No i wtedy pamiętam, chyba 260 była ta wartość, powiedzmy, uczciwa przy takich założeniach, jakie ja robiłem, a cena była około 250, z tego co pamiętam. No wtedy nie decydowałem się kupić, ponieważ była to, no z tamtą wiedzą, była to dla mnie za wysoka cena. Teraz jak patrzymy na to, no to cena jest jeszcze wyższa i to daje nam negatywny margines bezpieczeństwa, czyli przyjmując w tamtejsze założenia, na pewno firmę można uznać za przewartościowaną. Ale teraz mamy już drugi kwartał i nie wiem, pewnie niewielu z Was oglądało ten film o wynikach z pierwszego kwartału, ale w tamtej prezentacji Dino przedstawiło na samym końcu wykres, jaki przewidują przyrost budowy tych sklepów. Na takim wykresie mogę w sumie pokazać. Na takim wykresie właśnie słupkowym, ile nowych sklepów rocznie będzie przybywało. No i już jakby po całych tych moich analizach zwróciłem uwagę, że pewnie nie robią tego na kolanie czy w pęcie, tylko robią to w jakimś arkuszu kalkulacyjnym. Także te słupki, pomimo że one nie są nigdzie jakoś opisane sensownie, to najprawdopodobniej oddają ich wewnętrzne założenia co do ilości sklepów, które będą budować co roku. No i wiadomo, im dalej w przyszłość, tym większa niepewność co do tej ilości sklepów, ale tutaj, jeżeli chodzi przynajmniej o ten 2021 rok, wygląda na to, że to może być faktycznie do osiągnięcia. I to wtedy pokazywałem, że to by wskazywało, że zbudują w tym roku powyżej 360 sklepów i w tym roku, powiedzmy, zbudowali już 150, czyli są prawie w połowie. Po pierwszym kwartale pokazywałem, że zbudowali tylko ich tam, zdaje się, 59. No i to 59 zostawiało, powiedzmy, sporo do życzenia, nawet bazując na tych moich założeniach tutaj, które były. Zdaje się, że ja tu liczę tak. Tak, zbudowali 59 i to by oznaczało, że muszą potem co kwartał robić 69. Ale teraz się okazuje, że w drugim kwartale zbudowali już ich 91, łącznie 150. No i teraz pozostaje im do zbudowania już tylko 58 w każdym kwartale. No i tutaj ciężko jest bez wiedzy na temat tego, ile mają zaczętych tych sklepów, ile budów są w stanie dokończyć i otworzyć te sklepy, ciężko jest szacować. Także ja postanowiłem zrobić właśnie rewizję tych moich szacunków na podstawie tego, co oni mają u siebie tam zapisane. No i dość szczegółowo można, powiedzmy, odczytać, ile mają zapisane na
kolejne lata i tam wynika z tego, że mają najpierw na 2021 360, potem 400, a potem 450 sklepów aż do roku 2025, dalej już nie pokazują. No i to by była, powiedzmy, taka najbardziej optymistyczna wersja. No i moim zdaniem jest obarczona sporą niepewnością, dlatego ja sobie postanowiłem przyjąć, powiedzmy, w krótkim terminie, w miarę takie realistyczne moim zdaniem założenia. No znowu mogę się mylić, znowu mogę ich nie doceniać. No ale w każdym razie na rok 2021 przyjmuję w tym nowych, powiedzmy, założeniach, że faktycznie zbudują 368 tych sklepów. No i za rok już może nie 400, to tak, zgodnie z tym, co pokazują, 404 chyba tam oceniłem, że na tym słupku widać, no to tyle dokładnie przyjmuję. Czyli pierwsze dwa lata wygląda, że są na dobrym kursie, żeby 2001 rok osiągnąć, 2002, no nie wiadomo, ale przyjmuję, że im się uda w tym nowym założeniu, taki troszkę bardziej optymistyczny. Ale im dalej idziemy, już nie przyjmuję tutaj równo 450, tylko patrzę już z powrotem, wracam do tego podejścia, żeby skopiować z Biedronki, jakie były wzrosty i procentowo. No tutaj to jest, powiedzmy, cały czas też duża doza niepewności do tego, czy faktycznie będą tyle budować, czy więcej, czy mniej. No im dalej w przyszłość, tym mniej możemy powiedzieć. Całkiem niezłą, powiedzmy, z całkiem mocnym przekonaniem na podstawie tego, co w pierwszej połowie roku zrobili, możemy przyjmować, że skoro takie mają założenia wewnętrznie, to im się uda. W przyszłym roku, no już mniej, ale możemy, powiedzmy, dać im tą, powiedzmy, ten kredyt zaufania, że im się uda. No i dalej, no to trzeba będzie rewidować na bieżąco, powiedzmy, jak będą faktycznie dostarczać wyniki, będą budować i tak dalej, i tak dalej. No i teraz mamy po drugim kwartale 2001 roku nową wersję. Tu już mam faktycznie uwzględnione te faktyczne zyski i z tego wynika, też przy tej dużej, powiedzmy, wymaganej stopie zwrotu, że obecnie ta ich wartość uczciwa to jest 311 zł za akcję i jesteśmy bardzo blisko tej ceny faktycznej, którą dzisiaj mamy. Zdaje się, że tuż przed wynikami ta cena nawet podskoczyła ponad około 340, no i potem jakiś było, ktoś tam się zawiódł, jakieś znowu newsy poszły, że nie do końca jest tak, jak wszyscy by chcieli i cena troszkę spadła. No, ale tak czy siak jest powyżej tego mojego, powiedzmy, targetu, który ja chciałbym zapłacić przy obecnym moim stanie wiedzy. No i tutaj też, na co trzeba zwrócić uwagę, że w tych założeniach wynika, że oni osiągną około miliarda złotych zysku w tym roku. To jest bardzo dużo, a no, kwartał pierwszy i drugi no, na razie nie są aż tak bardzo optymistycznie nastawiające. Żeby to się spełniło, to muszą po 300 milionów dorobić zysku w trzecim i czwartym kwartale, no albo odpowiednio, nie wiem, 250 i 360, czy jakkolwiek tak, żeby suma doszła do tych 950 milionów złotych zysku. No i wtedy to będzie faktycznie świadczyło, że ten mój model jakoś jest, powiedzmy, w miarę dokładny. Zobaczymy, jak to będzie. No, żeby to zobaczyć, niestety trzeba poczekać. I teraz jeszcze właśnie tutaj mam ten trzeci bull case, powiedzmy, który określa ilość sklepów dokładnie, a nie procentowy wzrost. Tutaj procentowy wzrost jest wynikiem tego przyrostu ilości sklepów, wedle tego, co ja tam znalazłem w prezentacji. No i tutaj możemy spojrzeć na wynik tego DCF-u. No i tutaj już, jeżeli przyjmiemy faktycznie to, co oni mają w swoich założeniach, no to można liczyć, że teraz no, jest ta cena uczciwa i nawet jakiś tam troszeczkę margines jest. No ale no, to jest, wydaje mi się, najlepszy przypadek, jaki tylko możemy wziąć pod uwagę. No i cały czas ja nie zdecyduję się zainwestować.
A teraz bonus dla wytrwałych albo dla ludzi, którzy odsłuchali tajną wiadomość. Tutaj to, co pokazuję, to jest właśnie ta moja analiza screenshotów z prezentacji co do przewidywań Dino, czy tam powiedzmy tego, co oni mają w projekcję a propos nowych sklepów budowanych rok do roku. No i tutaj na pierwszym slajdzie jest to, co jest w najnowszych prezentacjach, czyli już po 20 roku zamkniętym jest dokładnie ilość odwzorowana. Jak ja to sprawdzam? Można sprawdzić piksele na kształcie. To jest zwykły prostokąt i on ma tutaj 255 pikseli i pokrywa mi się z dostosowanym odpowiednio zdjęciem tej prezentacji. No i tutaj następny slajd to jest 360, nie slajd, tylko kolumna, to jest 363 i tutaj 59 to jest to, co na czerwono takim małym zaznaczyli, to jest po pierwszym kwartale, ile już zbudowali. No i teraz biorąc to pod uwagę, że jakoś tam te kwadraty odzwierciedlają rzeczywiste projekcje Dino, na tej podstawie właśnie w ten sposób oceniałem, że w przyszłym roku planują mieć około 400, a potem powyżej 450. No i teraz przeszedłem sobie przez to ćwiczenie także dla prezentacji z 2017 roku, czyli po 2017 zbudowali 147 sklepów w 2017 i robili projekcję na 2018-2019. No i w 2018 mieli 178, a potem 225 w projekcjach. W następnym roku sprawdziło się z nadwyżką, czyli mieli już 202 sklepy w 2018. W przyszłym roku tutaj już powiększyli z 220 na 240. Jak się sprawdziło? W 2019 243 sklepy zbudowali, a w 20 tutaj mamy 281 i możemy sprawdzić, ile faktycznie zbudowali w tym roku. W prezentacji z pierwszego kwartału mamy informację, że 23 sklepy były już zbudowane w roku 2020, ale nie były otwarte z powodu pandemii. Czyli jeżeli dodamy 23 do tych 255, to nam daje 278 sklepów. I 278 sklepów to jest praktycznie to, co tutaj jest. Jest 281 z tego kwadracika mi wychodzi. I to jest no praktycznie tyle, ile oni faktycznie zbudowali w ciągu tego roku. Także moim zdaniem to jest no, informacja, którą też wcześniej pominąłem, nie sprawdziłem, ale ona daje mi bardzo, bardzo dużo, powiedzmy, przekonania, że to, co mamy tutaj na tych zielonych słupkach, to jest faktycznie informacja wewnętrzna, której powiedzmy nie upubliczniają w inny sposób, nie pokazują numerków żadnych, ile planują to zrobić, ale to są ich faktyczne projekcje i także przynajmniej na te najbliższe 2 lata, to co mamy teraz tutaj w tej prezentacji za kwartał pierwszy czy za drugi jest to samo, czyli tutaj w 2002, znaczy w 2001 jest ile? 360 i w następnym 400, tak? W 2002. Ja mam teraz na podstawie tej analizy bardzo mocne przekonanie, że oni faktycznie celują w to, żeby osiągnąć przynajmniej takie ilości nowych sklepów, nowo otwartych sklepów Dino. Także no, moim zdaniem jest to dość istotna informacja, którą najprawdopodobniej analitycy inni pomijają, bo widziałem gdzieś informacje. A tutaj jakiś facio sprawdza właśnie bardzo podobny, na podobnej zasadzie robi przewidywania i on tutaj nie bierze nic z tego pod uwagę, tylko przewiduje, że ta ilość nowo otwartych sklepów będzie po prostu arbitralnie jakoś tam spadać, czyli będzie zamiast 400, to co pokazuje Dino w swojej prezentacji, będzie 300 i potem co roku będzie spadało i spadało i spadało. I to powoduje, że oni mogą mieć zniekształcony obraz rzeczywistości. Także to by było na tyle. Ja póki co cały czas jeszcze nie kupuję, będę czekał na niższą cenę, ale no, moim zdaniem ta informacja bardzo
razem z tym, tak samo z tym raportem o kupowaniu przez insiderów, to jest bardzo, bardzo pozytywna informacja, która daje, no, jak dla mnie, z mojej perspektywy, większe przekonanie, że to może być dobra inwestycja, tylko trzeba czekać na dobrą cenę.